Witam wszystkich z tej strony Mega Koksu i zapraszam was do nowej serii Let's Play, którą zagramy sobie w Stalkera Cień Czarnobyla. Jest to pierwsza część zmagań ze Stalkerem ukraińskiego studia GSC Games World. Została ona wydana bodajże w 2007, chyba w kwietniu, tak, w kwietniu. Jest to połączenie FPS-a i RPG-a. No, więc takie połączenie zazwyczaj przypada mi do gustu. No, jeszcze warto też wspomnieć o fabule. No, jest to świeży pomysł. W 2007 była to świeżynka, taki pomysł z fabułą. Więc jest nieliniowa. Ja osobiście pograłem tylko trochę, żeby się wczuć w klawiaturkę. I teraz już czwarty raz nagrywam wstęp. Za każdym razem, gdy wybiorę sobie poziom, po prostu gra łapie zwiechę i nie wiem do końca dlaczego, więc na razie na chwilę się wyłączę. Jak będzie już tam filmik do wstępu, to odpalę znowu, więc widzimy się za chwileczkę. Ok, już jest ten filmik, wszystko bez problemu poszło. Obejrzmy sobie zatem wstępik. Wstęp. Biegnie. No to chyba my jesteśmy, nie? Po środku albo nie. Oczywiście. O, ten żywy. Ten chyba żyje. Szczęśliwczyk. Niezły farciarz. Kto zna, co dla ciebie. Śmierć by go przynajmniej ocaliła przed snami. Pojedziemy, posмотрим, co Sidorowicz za ciebie. Zobaczymy, na ile Sidorowicz cię wyceni. Słyszeliście tego lektora jak z prawdziwych filmów. No, to zaczynamy. Jeszcze taka pogawędka. Co masz? Ciało. Z gruzowika śmierci. Było w trupiarce. U niego metka. Ma na sobie znak. Znasz? Znacie procedurę. Zostawcie go na... On żyje. Że co? Nie może być. Jaja sobie robisz. Niech mnie zona pochłonie, jeśli kłamie. Dawaj go sobie. Połóż go tutaj. Tak oto staliśmy się naznaczonymi. A zarąbisty telefon. Tak. Za myślę, że za tego ja mogę ci dać. Stalker. No. Dobra, naznaczony, uratowałem cię i nie będę udawał, że chciałem mieć fory u Bozi. Wykonasz dla mnie parę zleceń i będziemy kwita. No i może, jak trochę popracujesz, to ci ustąpi ta amnezja. Tak, dobrze, fajnie. Spróbuję się dowiedzieć jak najwięcej o twoim problemie. Mam gdzieś, po co ci ten strzelok. Ja się zajmuję swoimi sprawami. Już, dobra, jak chcesz go zabić, to widać, musisz mieć powód. No jasne. Co tak stoisz? Możesz podejść, ja nie gryzę. Dobra, pogadajmy. Wybór należy do ciebie.
Albo zrobię ci pranie mózgu, jak to zawsze. Mam dla ciebie robotę, naznaczony. Chcę, żebyś odszukał stalkera zwanego Żwawym. Miał przy sobie pewne bardzo ważne informacje. Wcięło go gdzieś w okolicy mostu. Znajdź go, żywy, martwy, bez znaczenia. Liczy się jego pendrive z danymi. Odwiedź wilka tu w obozie i wypytaj go. Na pewno wie, gdzie może być ten koleś. Dobra, mów dalej. A tutaj już nie ma lektora, szkoda. Dobra, spróbuję. Tylko... Albo nie będę grzebał przy opcjach, bo znowu się zwiesi. Nie możemy wziąć tej spluwy. No tu są drzwi zamknięte, nic tutaj nie ma. Kurde, taka spluwa na początku. No. I mamy oczywiście nasze wyposażenie, na razie nic nie mamy. Ale to się niedługo zmieni chyba. A handel? Coś mam na ciekawego na sprzedanie? Nie. Stary, karma dla psów jest więcej warta. Porozmawiaj z wilkiem, spotka się z ludźmi wilka z łoży. A, czy tutaj jest początek? Dobra, idziemy pogadać z wilkiem. O, mamy skrzynię. No oczywiście nic w niej nie ma. Nie wiem dlaczego. Próbowałem wybierać na początku poziom. To po prostu... Odetchnij sobie świeżym powietrzem, tak, i właśnie tak, środka. Dobra, zamknij się. To po prostu łapał zwiechę i się wyłączał. Dlatego na razie nie będę grzebał tam w opcjach. Nóż by się tutaj przydał. Tylko ja nie wiem, gdzie tutaj jest nóż. Mam lornetkę. Lornetka na nic się nam nie przyda. Którym tu się biegało? A, X-em. Tutaj przy tym znaku było coś fajnego. Tylko pomyśl, stary, następnym razem to możesz być ty. W pobliżu anomalii musisz być naprawdę ostrożny. Jak usłyszysz sygnał detektora, łap śruby i rzucaj je przed siebie. Dobra, na razie. Spoko, spoko. Tutaj mam sporo skrzyneczek. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie zje. A jak je można rozwalić bez noża? Dobra, co mi po pomaganiu, jak nie mogę skrzynek rozwalić, bo coś tu się niedobrego dzieje. Fak, 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 fak. Ja chcę stąd wyjść. Fak, dlaczego nie mogę stąd wyjść? Shit. Które razy tu się wychodziło? Fuck. No nie, i teraz stąd nie wyjdę. Oh shit. Gdzie jest ten znak? Tam, idź, nie daj się porwać. Fuck, bo przecież już odeszłem. O kurde. Ale to był głupi pomysł, żeby tam iść. Straciliśmy prawie całe HP. Oh shit. Niedobrze. Nie regeneruje się jeszcze w dodatku. Fuck. To co to jest? Meduza. Możemy coś z tym zrobić? O. Dobra, zrobimy sobie to. Śmiertelne zagrożenie.
Intel. Czyli nic ciekawego w sumie. Jak to pojmali najemnych i musimy pogadać. Podeszli k kolodcu, akunuli jego głowę wniz po pojas. Через minutę dostają i spraszują. Artefakty, Pablo, jest? On im, нету. Опускают его еще раз, достали, спрашивают. Dobra, погадаем с ним. Да нету. Опять окунули, опять Tutaj już nie ma lektora, szkoda. Byłoby fajnie i lżej. Или держите дольше. Но мутные ни хрена не видно. Класс! Ой, это смешнее, ничего. Spróbujemy. Chłopaki, wysyłam wam kogoś, więc róbcie co trzeba. O, w razie czego atakować. Mamy nóż, zarobiliście. Dobra, Wilk, ślijko. To nie, co się stało? Bez odbioru. Oh shit. No i zarąbisty początek był. Ojej. Znowu z nim będziemy gadać? Dobra, naznaczony, uratowałem cię i nie będę udawał, że chciałem mieć fory u Bozi. Tak, wykonasz dla mnie parę zleceń i będziemy kwita. No i może, jak trochę popracujesz, to ci ustąpi ta amnezja. Przepraszam, spróbuję się dowiedzieć fejla. Jak najwięcej o twoim promieniowanie mnie wykończyło w mordę. Mam gdzieś chyba. Po co ci ten strzelok? Ja się zajmuję swoimi sprawami. Jak chcesz go zabić, to widać, wybór należy do ciebie. Dobra, daj mi misję. Mam dla ciebie. Okej, spróbuję. Idziemy. Odetchnij sobie świeżym powietrzem i właź do środka. Idziemy pogadać z Wilkiem. No tam da nam wszystko i będzie pisać. Musimy pogadać. Już, już, idę. Tak, tak. Próbuję. Chłopaki, wysyłam wam kogoś, więc róbcie co trzeba. Spotkaj się w razie czego atakować. Odbiór. Dobra, Wilk, ślij go. Byle nie wchodził nam w drogę. Bez odbioru. Oróżuj obrał. Teraz możemy skrzynię rozwalać i to jest fajne. Przeszukamy sobie, bo jak w tej wiosce przeważnie przegrałem początek. I wiem, że tutaj są skrzynie, których nie mogłem rozwalić. No właśnie, o takim czymś mówiłem. Tutaj nóż jest bardzo przydatny w tej grze, zwłaszcza na początku. Tak, 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 zejdź, zejdź z tego. Tutaj jeszcze była gdzieś puszka, tak. Jeszcze gdzieś coś było. Tutaj? Jakaś meduska. Nie klatkuj mi. Nie, dobrze, zostawimy sobie. Idziemy do tych chłopaków. Chociaż jeszcze pamiętam, że na tym dachu coś było. Żeby tam wejść. Najpierw tutaj. No. Stalker. W ogóle jak nasz bohater się nazywa? Chyba było mówione. Albo i nie, nie pamiętam już. Niedobrze. Jest, oczywiście. No, chodź. No. Dobrze, skoczymy może na to. O, fuck, jeszcze spadnę. Myślałem, że można tak. Okej, zbierzemy wszystko szybko. No, już mamy... Co to jest w ogóle? Tylko wódeczka, spoko. I spadamy. W dosłownym sensie tego słowa. Zrobimy sobie sejwik.
tak, na wszelki wypadek. W tej grze będzie takich save'ów sporo. Oruje obrał. Może trzeba było sobie wziąć poziom początkujący. Bo ta gra nie wydaje się super łatwa. Słyszałem, że pod koniec jest trudno. Ja się na początku już zabiłem w głupi sposób. To są ludzie wilka, tak? Tak, są ludzie wilka. Pomóż mi, bracie. Zabierz sztywnemu apteczkę. Ja się tam nie doczekam. Pomożemy. Dzięki, naznaczony. Jesteś w porządku, wiesz? Powiem wszystkim w obozie, że mi pomogłeś. No, dzięki. Możesz ze sobą pogadać, co się stało. No właśnie. Nie, dobra, no to na razie. X się... O! Lornetka, gdzie jest lornetka? Właśnie, pieski. Słyszałem, że tutaj częściej się ucieka niż się walczy. Więc może być ciekawy. O, nowa giwerka. O, pusto. Tutaj nie możemy rozwalić, spoko. Weźmiemy sobie ekwipunek. No może tak będziemy, to jest tłumnikiem, to będzie ciszej. Tam jest nasz kolega. Ale tutaj spotka się z ludźmi wilka. Czekaj, gdzie my jesteśmy na mapce? A, tam są ludzie wilka, dobra. Tutaj pod mostem jest już jakiś trupek. Amunicja, okej. Okay. I teraz tutaj będzie piesek. Którego nie chcę. Co on tam je? Fuck. Oh shit. Dobra, jeden padł, jeszcze drugi. Chodź tu, nie uciekaj. Pewnie zaraz zajdzie nas od tyłu. Fuck, pusty. No to nam się opłacało. Dobra, dobijemy go. Fuck. No, zdychaj, no przecież go koszę nożem. Dobra, już tu damy siana. I pójdziemy do niego. Fuck, idzie za nami ten pies, nie. Przymknij się, stary. A teraz słuchaj uważnie. Cześć, stary wilk mówi, że przyjdziesz. Ile bandytów? Aha. Pohandlujmy, lornetka. Nas jest czterech, tak? No to ciekawe. Muszę sam to zobaczyć. Gdzie oni są? A jest. Dwóch. I gdzie mamy więcej? Nie mówcie, że tam są. Nie, tam nie może być. Dobrze, pójdziemy do tych bandytów w następnym odcinku.
Na razie zakończymy to. Save'nę sobie. Okej. No, mam nadzieję, że się podobało. Myślę, że może być ciekawie z tą grą. Więc komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. Na razie.